Drogi Rafale, zgodziłem się na tę rozmowę, dlatego że po pierwsze, wiem, że nie jesteś faszystą i wiem, że nie jesteś rasistą. To już jest bardzo dużo. Chociaż takie rzeczy tobie się zarzuca. Ja mam pewne rzeczy do powiedzenia. I dopóki ja je mogę mówić, to ja je mogę mówić także w takich mediach, z którymi się totalnie nie zgadzam. Wiedząc doskonale, że ja je w jakiś sposób uwiarygadniam. Ale i one mnie też w jakiś sposób uwiarygadniają, no bo dzięki temu, że ty wiesz, że ja nie jestem faszystą, ani rasistą, ani pisowcem, co też mi bardzo często się przypisuje, to wynika z faktu, że mogłeś się zetknąć ze mną gdzieś poza mediami, w optyce przeciętnego czytelnika sięgają wyłącznie faszyści, rasiści i tam na pewno nie ma czego czytać. Czy ty nie uważasz, że ta książka jest dosyć radykalnie napisana? Zresztą jest tam surowa ocena trzeciej RP. Co ciekawe, także surowa ocena opozycji Platformy Obywatelskiej, czyli Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Trudno się nie zgodzić z wieloma twoimi tezami. Natomiast właśnie, czy ty nie uważasz, że my się już trochę jako Polacy za bardzo zapędziliśmy w tej takiej wojence swojej własnej? Sam użyłeś słowa, którego bardzo nie lubię. Słowa wróg, że idziesz gdzieś, gdzie... Ja pamiętam, że właśnie za komuny to było tak, że ciągle się szukało wrogów klasowych, takich innych. Czy nie możemy tego języka, czy jest w ogóle na to szansa? Może już po Smoleńsku nie ma takiej szansy. Szansa na złagodzenie języka, jakieś zakopanie trochę tego topora wojennego, bo ciągle słyszymy, oczywiście polemika, bitwa na głosy jak najbardziej, bitwa na poglądy jak najbardziej jest potrzebna. Nie ma nic gorszego niż taplanie się własnym bajorku i przekonywanie, że jest cudownie, jest okej. Okay. Natomiast czy nie możemy używać słowa przeciwnik polityczny? Może i tak, ale u nas jest bitwa na emocje i rzeczywiście ja uważam, że te emocje poszły za daleko, bo ktoś je celowo robił. To znaczy piszę w tej książce, i to mam nadzieję, że wszyscy to przeczytają, że na przykład ta operacja na krakowskim Przedmieściu to była dokładnie operacja cynicznie zrobiona, socjotechniczna operacja, żeby właśnie doprowadzić do takiego wybuchu emocji, żeby już Polacy nie byli w stanie w ogóle ze sobą rozmawiać. Śmiem wątpić. Myślę, że to był chaos, na którym oni nie panowali. A ja mam powody uważać... To przyznajesz jakąś wielką inteligencję swoim przeciwnikom politycznym, że oni tak potrafili to zaplanować. Właśnie to jest w twojej książce. To też charakterystyczne, że ty uważasz, że wszystko jest zaplanowane, że jest jakiś sztab ludzi, którzy tym wszystkim kieruje. To znaczy, że oni są jakimiś geniuszami, a geniuszami nie są. Nie. Słuchaj, ja byłem w Gazecie Wyborczej i wiem, jak wygląda redagowanie gazety. Nie masz pojęcia, jak wiele rzeczy jest robionych przypadkowo po prostu, bo się szuka tematu na siłę, bo coś trzeba dać na pierwszą stronę. Dobrze. Dopuść mnie do głosu. Ja też robiłem gazety, w gazetach różnych robiłem, wiem jak to się dzieje i ja nie mówię, że wszystko jest zaplanowane. Mówię, że są ludzie, którzy mają konkretne interesy, są środowiska, które mają interesy i te środowiska planują swoje działania. I w interesie na przykład tych środowisk, które nas doją, bo w Polsce, bo o tym jest ta książka, że my mamy warstwę taką pasożytniczą, która nas doi po prostu. Żeby nas doić, musi nami rządzić, a żeby nami rządzić, musi rozgrywać nasze emocje. I uważam, że to robią. No jest taka książka Filipa Zimbardo, taki bardzo sławny psycholog amerykański, gdzie on podaje w 7 punktach instrukcję, co trzeba zrobić, żeby dobrzy ludzie zaczęli robić złe rzeczy i się nawzajem mordować. Tak, czytałem i to. Ta instrukcja w Polsce została spełniona. Między innymi tam na krakowskim Przedmieściu. A to dlatego tak łatwo poszło, że mamy spór polityczny, w którym obu stronom zależy na tym, żeby sobie Polacy skakali do oczu i żeby się nie wymieniali żadnymi argumentami, tylko się nienawidzili, że ty jesteś zdrajca, a ty jesteś oszołom smoleński, prawda, a ty jesteś sekta, a ty jesteś mafia, bo rzeczywiście rządzą nami sekta i mafia. To co ja na to? Ja na to piszę taką książkę, gdzie staram się udowodnić, że poza tym wszystkim, co nas różni, to nas na przykład łączy rurociąg, który sobie musimy zbudować, kanalizacja, rozmaite sprawy, w których żyjemy lokalne, a przede wszystkim nas łączy to, że jedni i drudzy jesteśmy z przeproszeniem dudkani przez tę warstwę pasożytniczą. Więc ta książka jest dla tych, którzy się chcą zastanowić, dlaczego nas tak bezkarnie cały czas ludzie rolują. I ja nie udaję, że mi jest równie daleko do obu stron tego politycznego sporu, ale to jest też książka dla tych, którzy są czują się, że im bliżej raczej do tych, do których mi jest dalej. To bardzo miłe, że martwisz się o Polskę i o nas Polaków, ale czy Polska będzie większa, czy Polska będzie lepsza, jak będziemy chodzili z transparentami, z biało-czerwonymi fragami po krakowskim Przedmieściu, z pochodniami, czy to coś da, czy nie jest nam potrzebne właśnie myślenie odwrotne, myślenie Gombrowicza, żebyśmy troszkę zweryfikowali tą polskość. Czy nie uważasz, że Polacy mają trochę fioła na punkcie polskości, przynajmniej część Polaków?
A jakiego Amerykanie mają fioła na punkcie Ameryki, tak samo można powiedzieć, czy Ameryka jest lepsza od tego, że tam wszędzie są amerykańskie flagi, czy ona jest taka potężna dlatego, że oni są przeważnie naprawdę dużymi patriotami, robią te parady też tam w rozmaite święta niepodległości. No, nie dlatego, czy nie tylko dlatego. Ale w Ameryce nie szuka się prawdziwego Amerykanina, a prawdziwym Amerykaninem jest Latynos, Niemiec, Polak, Żyd, Kubańczyk. Prawdziwym Amerykaninem jest ktoś, kto pracuje dla dobra Ameryki. Kilka płaci podatki. W tygodniu płaci podatki, no tylko też on kontroluje, co się z tymi podatkami dzieje. My jesteśmy w trochę gorszej sytuacji. Ale to pełna zgoda. Ja nie rozumiem polskości w sensie etnicznym. Ja rozumiem polskość w sensie kulturowym, w sensie obywatelskości naszej tutaj. Dlatego mówię Polska dla Polaków. Wszystkich, a nie tylko miliona uprzywilejowanych. Bardzo cię lubię, ale nie mogę zaakceptować, że idziesz w pochodzie z Narodowym Odrodzeniem Polski. Nie, nie mam nic wspólnego z Narodowym Odrodzeniem Polskim, które też nie ma nic wspólnego z tradycją polskich narodowców. To jest jakaś taka dziwaczna, bardzo marginalna zresztą organizacja. Natomiast daj mi dokończyć odpowiedź na pytanie, czy Polska będzie lepsza od robienia pochodów, czy obchodów od biało-czerwonych flag. Nie, ale Polska będzie lepsza dzięki temu, i będzie lepsza, jeżeli my będziemy coś dla Polski robić praktycznego, takiego codziennego. I to jest bardzo w endeckim duchu. Mi się bardzo podoba ta amerykańska zasada. 3-4 godziny w tygodniu trzeba poświęcać na taką działalność dla dobra ogółu i tego mi bardzo brakuje w Polakach i to bym strasznie chciał tą książką osiągnąć, że jak ktoś uważa, że kocha Polskę, to powinien ją kochać nie od święta, tylko powinien 3-4 godziny w tygodniu poświęcać na jakąś działalność dla dobra wspólnego, jakąkolwiek. Może ją rozumieć po lewicowemu, ale niech coś robi, bo jak siedzi na dupie, to niech się potem nie dziwi, że cały czas znowu go politycy oszukali.